Jedziemy na Hel. Anusia, jedziemy na Hel? Tak. Tak się bawi, Jastarnia. No i czym? Bicycle. To dziewczyny, dwójka i naprzód. Co? Dwójka i naprzód. Ty, tam jeszcze młoda lumpera jedzie. Jedź? Dawać plotkary, szybciej. Kuba, wyprzedzamy wszystkich? Tak. Jadą laski. Ja tu patrzę. Uj, w uszy jest zimno. O, jesteśmy już na Helu. No, już dojechaliśmy. Muzeum Helu tu jest, po lewej stronie. Jak Kuba wycieczka na Helu? Zobaczcie, czujesz się zmęczony pedałowaniem? To co, wiążemy tutaj, czy tam dalej kawałek? Właśnie idziemy. Dojechaliśmy. Tak, zostawiamy rowery. Jak jedziemy do namiotu, to będziemy kupamy za 25 zł. Pospinane, idziemy gdzieś coś zjeść, coś wypić. Przejechaliśmy 15 km. Anusia nasza idzie na gofry dwa, tak, bo ona tak, może. Tak. Ona by mogła autobusem przyjechać albo pociąg, też by jej się należało. My musieliśmy spalić. A Maciej się miał folią owijać, a się nie owijał. Rowery pilnuje dzisiaj. Za dużo wiadrem. A tobie się należy, bo ty jesteś mała laska. Dobra. Maciej, ładnie posprzątaj, ładnie, Maciusiu. No to co? Już nie zapłacimy. Proszę, pijemy teraz zdrowie za wycieczkę rowerową. Ja co, to piję? Siadaj, Kuba, nie, to był jak Maciek, ty nie. Go nie chcę? No. Mamo, ja chcę. Mamo, ja co piję? Na zdrowie, Maciek, na zdrowie. Anulka. Zdrowie. Juleńka. Na wodę. No. Na zdrowie. A co chciałaś pić? Masz 10 lat. Nie mam picia. Powiedz na zdrowie. Ale mamy litwowskie normalnie. Powiedz na zdrowie. Nie mam pitna. Skuterem będziemy pływać, tak? No. Mam pitna pio. I żeby taka woda była miła, nie? Jak będziemy pływać? Co? A no tu wolno? Co? No tu wolno. Skuterem już ci nalewam. Stateczki płynąłeś. Jakby tu byli tego tu nie było, ale... Tego to nie było w tamtym roku. Ale nie chce mi się tu iść. Nie idziemy na rejs. No race, nie. Ania? No race? No race. A jak wujek Łukasz? Ania. Ania. Idziemy na lody? Ale chyba nie tylko. Czemu ciągle na tyle? No ale nie mamy gdzie usiąść. A to musimy siedzieć, żeby iść w lody? No właśnie. Patrzcie, jakbyśmy mogli w taki rejs popłynąć. Jak to może wychodzi, popatrz. No, fajnie było. Coś, ale tak, zobacz, płynie. Ale Ania mówi, że są jakieś te... Ja tamty popłynąć. Jest tramwaj. Ale Ania mówi, że jest tramwaj wodny. Może jutro byśmy popłynęli, jak nie będzie padało. Narty tube? Co to jest? Ej, patrz, na tym jest stać. O, ty na to nas stać, czy nie? Narty. Albo z przyczepki. Narty YouTube, patrz. YouTube. To jest fajny markier, ładny. Łapeczkę pojemność, nie? Myślisz, że to może tak na dzień dobry tak, taki full pania? Na polglisku? No. Ze 100 litrów? Używamy no, gdzieś pewnie w pierwszej linii, no bo jest uzbrojony półcalowy karabin M2. Wow. Więc 12,7 mm. Tutaj dzisiaj możemy zobaczyć właśnie amunicję oryginalną. Z Kubą ja zdjęcie zrobię może. Cech bojowych, ale tu jest oryginalna amunicja, którą widać przed tym bólem. Tutaj możemy wrócić, którą widać tutaj w magazynku, ona jest na silnik, czy dużo pali, a to jest za silnik. No więc dzisiaj jest silnik czterocylindrowy, pojemności 2,5 litrów, czyli dokładnie 134 cali sześciennych. To na zaworowy benzynowy silnik, naprawdę żwawy, 60 koni i fajnie się tym jedzie. W Dodge'u już jest 6 cylindrów, ale wciąż dolniak. I tutaj to jest tam bliżej 95 koni, czy koło setki, jeżeli dobrze pamiętam. I naprawdę ten samochód dobrze jedzie jak na swoją masę. I rzeczywiście ten pierwszy bieg, który jest bardzo, bardzo niski, pozwala na całkiem fajne zdolności terenowe. Dlatego tego reduktora nie potrzebuje. I w normalnych warunkach, jak jeździmy po asfalcie, to praktycznie ruszamy od razu z dwójką. Kolejnym pojazdem, który tutaj przed Państwem stoi, to jest GMC CCKW 353 H2. Ale w skrócie mówiąc James. To jest wersja o wydłużonym rozstawie osi, była też krótsza. I to jest wersja z wyciągarką. Ten samochód również jest napędzany silnikiem 6-cylindrowym benzynowym, ale już trochę nowocześniejszym, górnozaworowym. Z epoką ubrani Państwo. I powiem Państwu, też mam taki pojazd. I naprawdę jest to fantastyczne. I potem parli w stronę Berlina. To potrzebowali, żeby móc występować z tą wojną z Niemcami, potrzebowali zaopatrzenia, czyli praktycznie codziennie musiały dojeżdżać do nich dostawy amunicji, jedzenia, paliwa. I te ciężarówki właśnie GMC wraz z podobną konstrukcją Studebaker US-6, te ciężarówki jeździły taką linią Red Bull Express, która zaopatrywała po prostu front we wszystkie materiały, które były na tym froncie potrzebne. I tych kierowców, którzy jeździli tymi ciężarówkami, było bardzo dużo. Bardzo wtedy też było kojarzone to z tym, że wielu z tych kierowców to byli kierowcy czarnoskórzy. I w związku z tym, że oni naprawdę mieli wyśrubowane czasy tych przejazdów i ilości tego materiału, bo front nie mógł poczekać na nich, to zdarzało się również dużo wypadków. Po prostu z przemęczenia kierowcy powodowali wypadki, wpadali do rowów, na drzewa czy w inne pojazdy. I GMC, którego również powstało około 600 000, było naprawdę takim pojazdem, który łatwo było naprawić i szybko można było go wymienić na inny albo jakieś elementy podmienić z tych pojazdów uszkodzonych. I to jest konstrukcja, która również w wielu armiach świata była użytkowana jeszcze nawet do lat 90. Moja akurat ciężarówka miała jeszcze w norweskiej armii w 90 roku remont silnika wykonany przy przebiegu zaledwie 2000 mil. Także jest to sprawdzona konstrukcja i dzisiaj bardzo jest ten samochód miłowany przez kolekcjonerów i właścicieli, jak tutaj kolega Leszek z Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego w Armiach Sprzymierzonych. Zborowa koło Karkos, na Kaszubach, czyli niedaleko. Teraz przedstawimy Państwu historię Jeepa Willysa w wersji desantowej. Kolega tutaj reprezentuje 6. Dywizję Powietrzno-Desantową Brytyjską. Jest ze swoim całym składem. Robert, co nam powiesz ciekawego? Dzień dobry Państwu. Tak jak już kolega Adam powiedział, no to był wół roboczy wojsk alianckich, który został zaliczony do jednej z maszyn, które pozwoliły aliantom wygrać wojnę. Ta wersja, którą Państwo tutaj widzicie, to jest jedna z przeróbek takich, żeby samolot, znaczy szybowiec mógł pomieścić ten typ samochodu terenowego. Było wiele różnych konfiguracji takiego jeepa, w zależności od tego, do czego ten jeep miał służyć. Jeepy rozpoznawcze miały tutaj zamontowane karabiny maszynowe w tym miejscu. Jeepy łączności miały dodatkowe uchwyty na bębny z kablem. Jeepy sanitarne miały dostosowane, tutaj ten przedział, do położenia noszy. Ten jest jedną z takich możliwych konfiguracji, która mogła gdzieś wystąpić. Taka najbardziej popularna, ale na przykład jeepy w wersji dla dociągnięcia armaty, szyby, miały tutaj zamontowane kontenery z amunicją do armaty. Natomiast były cechy wspólne wszystkich wersji tych jeepów spadochronowych. Ponieważ jeepy były wprowadzane do Horsy zaraz za drzwiami, które były dla pilota. Chociaż przepraszam Robert, bo ja wiem, że ty jesteś profesjonalistą i operujesz tutaj skrótami myślowymi. Okej, Horsa to jest typ brytyjskiego szybowca. Szybowiec, który był ciągnięty za Dakotą, na pewno Państwo oglądaliście film pod tytułem Jeden Moc za daleko. I tam jest piękna scena, jak startują Dakoty i ciągną Horsy za sobą. I właśnie w tych szybowcach były sadzone, zabezpieczone Willysy, że w momencie, kiedy one lądowały, więc można było ten samochód wyciągnąć i operować na polu walki. Okej, no tak tytułem wyjaśnienia, szybowiec Horsa był rozpiętością większą niż ciągnący go samolot Dakota. Mógł pomieścić jeden za drugim jeepa z armatą lub przyczepki i one wjeżdżały od strony pilotów w stronę ogona, tak żeby po wylądowaniu można było wrzucić część ogona i jechać bezpośrednio do walki. I teraz tak, jeżeli Państwo sobie wyobrażacie, że jeep wjeżdża po rampie i musi skręcić w prawo, to on rękę, czyli takie wzmocnienie stelaża saduka, zahaczał lewy koniec tego zderzaka. W związku z tym trzeba to było wyciąć. Żołnierze dla symetrii wycinali też drugi przyszły potrzeby. Dalsze przepychanie tego samochodu powodowało, że ręka zaczęła zostać zdjęta na chwilę, dokładnie, żeby przepchnąć przez tą rękę, a potem jak już stała świetnie samochodu, to można było przekręcić. Dlatego taki patent wykonano, że normalna śruba sześciokątna do kręcenia klucze mogła powodować utrudnienia. Po pierwsze trzeba robić klucz, po drugie nakrętka mogła zginąć gdzieś, rozpocząć się, a też w tym momencie śruba trzymana była pod pięciu kierownicy. Żona była wczoraj na kontroli. Przygotowany do misji miał nie tak jak standardowy Jeep. Fajny, nie? Bez chyba nie ma, chodź. To z tamtych czasów maka ma. Mimo że się tak rozgrywają, są pełną... A nie opisie. A, to nie jest to... Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o brawa dla naszych gości. Dziękuję. Daj łapę. Tato, ja się nazywam samochód. Jestem to takie motocykl z gąsienicami. Ja nie wiem, jak się nazywa, kochanie. No, co to jest, tato? Co to jest, tato? Tato, jest, tato? Piękna jest. Na wojnę? Na wojnę! Patrz, pieso też pozuje. O, jaki on grzeczny, ja sobie do zdjęcia pozuję. Widziałeś? Dorada, jak jest klipy, dorada. A wiecie, co to za niedźwiedź? To jest miś Wojtek. Niektórzy znają jego historię. Mamy tutaj fajne komiksy o misiu Wojtku. Cała historia jest. Specjalnie dla dzieci. Ilustrowana, z opisami. Nie bój się. Można wyczytać, kto to był. Co robił. Tamte miały takie koła. Nie bój się niedźwiedzia! Oba, tato! Mam! Oba! Tata, widziałeś, że był w tubo. Zobacz, ja ci pokażę. Chodź! Z tubo. Chodź! Wszyscy w ogóle z telewizji to muszą. Ale popatrz, szybciutko. Chodź! Niech się boi, na razie za małe. Chodź, bo ja idę do misia, chodź! Chodź, ja idę do misia po piątkę! Mamy przygody! To jest ten sam? Ja idę do misia po piątkę. To ja idę sama! 2 dychy. Wspieramy renowację zabytków. Popatrz koła. Dobra, to ja do kieszeni wezmę. Zobacz. To los nagra z łopatą. Ale mi się podoba. Łopatę do odkopywania. Motykę do ziemniaków. Kilof ma i siekierę. Wow. I zobacz, ma karnister na paliwo. Zobacz. Ile miejsca ma pan? Wow. Karnister na jedzenie paliwo. Na wynos dochodzi. Karnister na paliwo. Tak idziemy na lody, gdzieś tu się zaraz zaczynamy. Zobacz, i następne auto. Mama! Zobacz! Zobacz, jakie auto. Julia, kasus rowerowy. Ty, kula? Ania, podoba ci się? Rower? No. To jest ten, nie? Moja babcia na takim jeździła do Szczawnicy. W tych starych Simpsonach takich przyglaty. Wow. Ale jak jest ładnie wschodnoplana, to wiesz, tak nie? Zobacz. Ale wsadziliśmy mu nowe też. Au. Ja to co? Gaśnica. Kałuży? Maciek. Mamy godzinę 19 i tak kończymy naszą przygodę na Helu. Już niedługo słońce będzie zachodzić. A przed nami godzina drogi rowerami do Jastarni.